Serdecznie wszystkich Was witam. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Robert Woźnica. Przyjechałem ze zboru w Skoczowie. Jestem tu na zastępstwo dzisiaj za brata Marka, który nie mógł po prostu dzisiaj przyjechać. Ale zanim może przejdę do tego, co przygotowałem, to chciałem serdecznie podziękować braterstwu za Wasz akompaniament do śpiewu. Bardzo mi się podoba, to po prostu tak jak razem gracie. Naprawdę dla mnie jest to takim bardzo, bardzo przyjemną i pozytywną rzeczą i dziękuję Wam. Także też bym chciał, u nas też tam niektórzy grają, akompaniują, z czego się cieszymy, ale właśnie ten akordeon i pianino jest. Mamy dary, mamy talenty i możemy, to jest taki przykład, że każdy z nas może coś od siebie dać według darów, talentów, które Pan Bóg nam daje. I jak ja czasami mówię, że widziałem nową ziemię i nowe niebo i tam te nasze dary i talenty Pan pozwoli nam rozwinąć i może też tam będziecie akompaniować do jakichś pieśni, aniołowie będą śpiewać, wy będziecie... Tego nie wiemy. Gdzie tam, kto w jakim chórze. Na pewno tam problemów z oktawami nie będzie. Jak Ellen White w Wielkim Boju pisze, że na końcu, że wszystkie nasze marzenia, to czego nie mogliśmy tutaj zrealizować, że tam to wszystko będzie wreszcie możliwe. Tam nie będzie ograniczeń czasowych, finansowych czy różnych. Tam wreszcie będzie normalne życie. To życie tutaj na tej ziemi niestety nie jest normalne, to nie tak miało być. To nie tak miało być. I dlatego myślę, że za łaską Bożą lgniemy do Słowa Bożego. Dla nas Słowo Boże jest ważne, dla nas Pan Bóg jest ważny. Dzielimy się tym naszym dobrym Bogiem z innymi, tym wszystkim, co z Nim związane, Jego Słowem. Być może dzielimy się psalmami, które są zapisane w tym Słowie Bożym, a które są taką pociechą, taką, wnoszą taką nadzieję do życia ludzi, szczególnie ludzi, którzy są w różnym trudnym doświadczeniu. Tak jak psalm 23, który myślę, że znamy, może nawet na pamięć znamy, że Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, a choćbym nawet szedł ciemną doliną. A wiemy, że tych ciemnych dolin w tym naszym życiu, życiu ludzi na tym padole łez i cierpień nie brakuje. Że to są takie chwile radości w paśmie cierpienia niestety na tej ziemi i niekoniecznie trzeba by tu nawiązywać do wojny na Ukrainie, gdzie ludzie po prostu każdego dnia cierpią, giną, złe rzeczy się tam dzieją, ale to się skończy. To się skończy. Nie tylko wojna na Ukrainie, ale po prostu ta rzeczywistość, zła rzeczywistość, ona się po prostu skończy. Bóg to wszystko doprowadzi do normalności, do harmonii. I dlatego tutaj jesteśmy. Bo nas znalazł, bo nas przygarnął, bo myśmy Go poznali, że On jest dobrym Bogiem. I właśnie o tym chciałem mówić, że Pan jest pasterzem moim i cokolwiek by się w naszym życiu nie działo, to my wiemy, komu zaufaliśmy, my wiemy, w czyje ręce nasze życie złożyliśmy i chociaż czasami się potkniemy, czasami nam coś nie wyjdzie, czasami jest nie tak, to jak Ellen White napisała w takiej pięknej książce Życie Jezusa, i zresztą nie tylko, którą gorąco polecam, to Bóg z nas nie zrezygnuje. I największą gwarancją tego jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jego zwycięstwo, Jego zmartwychwstanie, Jego cała misja. To wszystko, co z Nim związane, jest naszą gwarancją, że Bóg wszystko, co miał, to dał, żeby nas ocalić i On tak łatwo z nas nie zrezygnuje. Jedyną możliwością jest to, kiedy my z Niego zrezygnujemy, kiedy my zostawimy Go, odejdziemy, bo taka możliwość istnieje, pozwolimy się odprowadzić od Niego. Tak jak bogaty młodzieniec, gdzie tutaj właśnie w książce Życie Jezusa mamy taki rozdział, jeszcze jednego Ci brak, to jest chyba rozdział 57, jak dobrze odczytuję, jeszcze jednego Ci brak i to jest historia o bogatym młodzieńcu, któremu podobało się błogosławienie dzieci przez Jezusa, podobała się postawa Jezusa. Jezus mu się podobał z tym, co robił, tym, kogo sobą reprezentował, co sobą reprezentował. To mu się podobało. I on też tego chciał.
Tylko kiedy przyszedł do Pana Jezusa, no to przedstawił to swoje życie, że ono jest dobrym życiem. Dobry nauczycielu, tak? Dobre moje życie, wszystko jest dobrze. No to po co to komplikować? No ale Jezus niestety skomplikował, albo może po prostu no, chciał mu coś pokazać, chciał zmian w jego życiu, no i Jezus jest bezkompromisowy. Tak jest napisane, tak się rzeczy mają. W naszym życiu też powinno tak być, że albo tak, tak, albo nie, nie. Wiemy, że czasami też gdzieś może pobłądzimy, ale Jezus chce, żebyśmy trzymali się tego, co On mówi. I mu powiedział Pan Jezus, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. I to było ten o jeden krok, o jeden przysłowiowy most, o jedno coś za daleko. I to jest takie pytanie do każdego z nas, gdzie my w tym naszym chrześcijaństwie jesteśmy. Czy jest jeszcze jakiś most, który musimy przejść, czy jest jeszcze coś, co musimy zostawić? Czy jest jeszcze coś, co Bóg musi zmienić w naszym życiu? Ostatnio zacząłem słuchać wykładów pastora Lee Vendena z 2016 roku z kampu i przyznam szczerze, że nie chciało mi się słuchać tych wykładów. Nie miałem jakiejś specjalnej ochoty do tego, bo dużo różnych innych rzeczy jest. Słowo Boże samo w sumie wystarczy, słuchane, czytane. No ale tak jak ta książka, którą zawsze polecam, taka Kopalnia Skarbów Duchowych po oczywiście Słowie Bożym. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych książek, gdzie można bardzo dużo wartościowych rzeczy znaleźć, takich myśli, głębokich myśli. To tak samo i w jego wykładach, w tym jego przekazie, gdzie on prowadzi takie wykłady ożywiające, reformujące życie chrześcijan w naszym kościele, myślę, że nie tylko, wszystkich, którzy chcą skorzystać. Lee Vendén, Camp 2016, gorąco polecam. To on dotyka wielu takich sfer życia człowieka i między innymi mówił o czymś takim, że można znać prawdę Słowa Bożego. To jest trochę tak, jak nawiązywaliśmy w czasie lekcji studium szkoły biblijnej, lekcji szkoły sobotniej, biblijnej. Do tego też nawiązywaliśmy, że można znać Słowo Boże, można znać prawdy Słowa Bożego, ale można nie mieć relacji z autorem tego Słowa. A to są dwie różne rzeczy. Znajomość Słowa pochodzącego od autora, a znajomość samego autora i relacja z nim. Bo faryzeusze też znali Słowo Boże i się bardzo dobrze nim posługiwali. Szatan też zna bardzo dobrze Słowo Boże i tą swoją sofistykę, czyli takie manipulowanie Słowem Bożym do osiągnięcia swoich celów uprawia i będzie do końca uprawiał. Jak wiemy, w Ewangelii Mateusza mamy napisane, że będzie się starał zwieść także i wybranych, tak? I te czasy są, te czasy coraz bardziej się pogłębiają, to wszystko nadchodzi, ten wielki finał szybkimi krokami nadchodzi. A to, co mieliśmy niedawno, to było takie preludium, jak to pastor Pilch kiedyś nie tak dawno powiedział, że to okno się jeszcze na jakiś czas otworzy. Tak w nawiązaniu do tej sytuacji, która była niedawno, pandemicznej sytuacji. Że to okno się jeszcze na jakiś czas otworzy, ale to będzie na jakiś czas. Jeżeli my nie widzimy, kochani, tego, co się wokół nas dzieje, jeżeli do nas to nie dociera, to, co się dzieje, jeżeli nie słyszymy tych głosów ludzi, którzy naprawdę chodzą blisko z Panem Bogiem i oni mówią do nas, że mają to głębokie przekonanie od Pana, że On naprawdę wreszcie powróci, to ja nie wiem, co jeszcze się musi wydarzyć, żeby do nas to dotarło. Że jeśli nie teraz, jeśli nie wykorzystamy tego czasu dogodnego, który mamy na współpracę z Panem Bogiem, na to, żeby pozwolić Mu przygotować się na to, co nadchodzi, to może być tak, jak to brat Władek podkreśla, jak z tymi pannami. Że lampy były,
A Dawid pisał w swoim psalmie, psalm 5, wiersz 9, o Jahwe, prowadź mnie w swej sprawiedliwości na przekór mym wrogom, wyrównaj przede mną Twoją drogę. Dlaczego tak Dawid, pasterz Dawid, król Dawid, dlaczego on sobie tak cenił Słowo Boże? Dlaczego układał te swoje psalmy? Dlaczego grał i śpiewał na chwałę Bożą? Dlaczego dla niego to było ważne? Jak myślicie, dlaczego? Bo on miał z tym Bogiem relację, łączność, doświadczenia. Jak on pas te owce, jak on potem opowiada, o czym czytamy na przykład w pierwszej księdze Samuelowej. Otwórzmy nasze Biblię na pierwszej księdze Samuelowej, rozdział 17 i wiersz 37 i wiersz 46. Co Dawid mówił królowi Saulowi, kiedy miał walczyć z Goliatem? Pierwsza Samuelowa, 17 rozdział, jakby ktoś znalazł i przeczytał wiersz 37, a potem wiersz 46. Proszę bardzo. Włączcie się, kochani. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwę mnie też z ręki tego Filistynczyka, żeby stał do Dawida. Idź, a Pan będzie z tobą. I 46, Paweł, jak mogę Cię prosić. Dzisiaj wyda Cię Pan w moją rękę i zabije Cię. Zatnie Ci głowę i dam Ci dzieci jeszcze trupę wojska filistynskiego, stacu niebieskiemu i zwierzynie wolne. I wtedy się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Bardzo dziękuję. I tu na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Dawid się powołuje na te swoje doświadczenia, które miał z Bogiem, że Bóg go wyrywał z łap niedźwiedzia, tam lwa czy niedźwiedzia. I on na bazie tych doświadczeń, które miał, wiedział, że Bóg mu w tej walce pomoże. Ellen White napisała coś takiego, to jest bodajże chyba trzeci tom świadectw, że tak długo jesteśmy bezpieczni, dopóki pamiętamy, jak Bóg prowadził nas w przeszłości. Tak to mniej więcej jest napisane. I to jest taka głęboka prawda, taka mądrość, że dopóki pamiętamy, dopóki mamy te kamienie przysłowiowe oparcia, to tak jak gwiazdy, tak? To są takie punkty odniesienia, na przykład dla żeglarzy czy innych osób, mogą być takimi punktami odniesienia, że na tym niebie się orientując, wiedzą, w którą stronę mają iść. Jak mamy te przysłowiowe gwiazdy, te punkty oparcia, te kamienie milowe, czy jakbyśmy tego nie nazywali, to dopóki my je mamy, to jesteśmy bezpieczni. Ale jak one nam się stracą, to możemy stracić nie tylko orientację, ale stracić życie wieczne. Jak zapomnimy o tym, że Bóg jest, Bóg żyje i Bóg w naszym życiu jest i nas prowadzi, to nam się po prostu ta wiara nasza może rozmyć. A bez wiary nie można podobać się Bogu, a zbawiony będziemy zbawieni z łaski przez wiarę, tak? Sprawiedliwość wyjrzy z nieba, a wierność wyciągnie tą rękę, jakoś tak to jest napisane, z ziemi. I one się spotkają, tak? To jest ta współpraca Boga i człowieka. Bóg ze swojej strony wykazał inicjatywę i cały czas działa, ale człowiek musi ze swojej strony też współpracować i każdego dnia tego Boga i łączności z Nim szukać. To nie działa na zasadzie raz zbawiony, na zawsze zbawiony, jak niektórzy by chcieli, tak? Że uwierzyłem, nawróciłem się, Pana Jezusa mam w kieszeni i wszystko gra. To tak nie działa. Boga mamy szukać każdego dnia. A Pan Jezus, jak czytamy w Słowie Bożym, stoi u drzwi i kołacze. A co tam dalej pisze? Tak, jeśli by kto usłyszał głos mój, to co? Wejdę. Nie wsadzę nogi między drzwi, tak, a futrynę. Nie wejdę tam na siłę, ale pukam. Bóg jest dżentelmenem. Nikogo na siłę swoją obecnością nie uszczęśliwia, ale prosi. Chcę z Tobą mieć społeczność. Chcę z Tobą mieć relacje. Chcę być Twoim przyjacielem. Chcę Ci to Twoje życie pomóc poukładać, bo widzisz, że sam nie dajesz rady. A jak jeszcze tego nie widzisz, to jeszcze trochę poczekam. Bo czasami jest może w naszym życiu tak, że my sobie bez Pana Boga super dajemy radę. Aż przyjdzie jakaś trwoga. Jak trwoga, a jak po trwodze, to dalej po złej drodze. Takie powiedzenie jest, ale coś w tym jest.
to nie czekajmy, aż przyjdzie jakaś trwoga, nie czekajmy, aż nam się życie posypie, tylko każdego dnia pielęgnujmy naszą relację z Bogiem, z Panem, który jest dobrym pasterzem. Ellen White taką mądrą rzecz napisała w jednej ze swoich książek, że bitwy duchowe wygrywa się wcześniej na kolanach. Czyli nie czekajmy, aż przyjdzie jakiś konflikt, aż przyjdzie jakieś wydarzenie, jak tu właśnie znowu brat Władek, cytując brata Władka, znowu, bo tak w czasie lekcji powiedziałeś, że przyszedł kryzys i wielu z nas się pogubiło. To nie czekajmy, aż przyjdzie kryzys i się pogubimy, tylko szukajmy tego Boga wcześniej. Bo kryzys przyjdzie. Cytując znowu naszego pastora, emerytowanego seniora Włodzimierza Pilcha. Człowieka, który jak wierzę ma swoje relacje z Panem Bogiem i dobrze z takimi ludźmi przebywać, dobrze jest słuchać tego, co oni mają do powiedzenia. Dobrze jest wzajemnie się wzmacniać. Także Dawid pamiętał, co Bóg zrobił na tych pastwiskach zielonych, gdzie on tam z tymi owcami, zwierzętami był, jak go nieraz ratował i gdy został królem, to nadal o tym pamiętał. I te psalmy, które pisał, to pisał w ramach dziękczynienia. Pamiętał, jak na tej pustyni judzkiej chyba musiał uciekać przed Saulem i jego życie było na włosku. A nasze życie, jeżeli jeszcze nie było na włosku, bo czasami może przyjść jakaś choroba, jakieś doświadczenie, czy naszych bliskich, to może się okazać, że to wszystko nagle w jednym momencie się pozmienia i obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości. To trochę tak, jak jest napisane, jak Jezus mówił, że z Jego przyjściem to będzie jak potrzask, jak ten złodziej w nocy, tak? Że to wszystko przyjdzie na ten świat nagle. I o ile można zrozumieć, że ten świat będzie zaskoczony przyjściem oblubieńca Pana Jezusa, tego baranka zabitego i zmartwychwstałego, o tyle wielką tragedią będzie, jeżeli się okaże, że to przyjście, że ten powrót Jezusa zaskoczy tych, którzy mają w nazwie, że na ten powrót, to by była chyba największa tragedia. Być w kościele, który ma w nazwie, że jest oczekujący i być zaskoczonym przez powrót Jezusa. A z drugiej strony jest powiedziane, że On zaskoczy wszystkich. I że się panny obudzą w środku nocy. Nasza siostra Joanna nie tak dawno przysłała mi WhatsAppem takie zdjęcie i przez ten jeden z komunikatorów na komórkę zdjęcie, taki obraz pewien z tekstem biblijnym z 5 Księgi Mojżeszowej. 33 rozdział, wiersz 27, gdzie jest napisane, że schronem pewnym jest Bóg wiekuisty. I do tego zdjęcia dołączyła fragmenty z książki Fundamenty chrześcijańskiego wychowania. I tam w tej książce są między innymi takie słowa. Aby iść do przodu bez potykania się, musimy mieć pewność, że trzymamy się ręki Wszechmocnego, co gwarantuje, że nieskończona życzliwość będzie skierowana na nas, gdy trafimy na przeszkody. Jedynie Bóg może usłyszeć wołanie o pomoc w każdych okolicznościach. Inny fragment mówi, że mamy tu żyć dniem dzisiejszym, a jeśli poznamy Boga, On da nam siłę na to, co ma przyjść na nas jutro. Łaskę wystarczającą na każdy dzień. Każdy dzień będzie miał swoje zwycięstwa, będzie też miał swoje próby. Ale jest z nami ten sam Bóg, który działał przez wieki na rzecz swojego ludu. Jezus stoi przy nas. Czy mamy zatem się wahać? Nie. Gdy nadejdą próby, wraz z nimi przyjdzie Boża moc. Próbą, którą przechodził Dawid, była walka z Goliatem. I myślę, że każdy z nas ma takich Goliatów w swoim życiu, czy już ich spotkał, czy może ich spotka coś, co będzie musiał, z czym się będzie musiał zmierzyć. I racjonalnie rozpatrując to, Dawid nie miał żadnych szans, żeby tą walkę wygrać. Ale ją wygrał. A dlaczego ją wygrał? Bo Bóg był z nim. Jeżeli jeszcze nie idziecie jakąś ciemną doliną swoich doświadczeń, swoich prób, swojego życia, to bardzo możliwe, że prędzej czy później w taką dolinę
wejdziecie, czy zostaniecie wprowadzeni dla doświadczenia, tego nie wiemy. Ja mam teraz taki czas od iluś tam miesięcy, już od kilku, że jak to się mówi, właśnie idę tą ciemną doliną, ale to światełko na końcu tej doliny jeszcze się świeci, nie zgasło. I to jest takie moje osobiste doświadczenie, kiedy już ileś razy, a pewnie być może jeszcze tak będzie, że stanąłem przed rzeczami nie do rozwiązania dla mnie osobiście, nie do przejścia. Gdybym był w tym sam, to bym pewnie już n-krotnie poległ. Ale z racji tej, że Pan Bóg dawał rozwiązania, dawał życzliwych ludzi, dawał błogosławieństwo, to jest cud za cudem i łaska za łaską. I wydaje mi się, że Pan Bóg chce, żebyśmy mieli takie doświadczenia, nasze osobiste doświadczenia z Bogiem, kiedy będziemy doświadczać tego cudu za cudem i łaski za łaską. Bo nasze życie ma być z łaski przez wiarę. To nie na sobie mamy budować, nie na swoich umiejętnościach, chociaż Bóg nas w niesamowity sposób będzie rozwijał i niesamowicie często nas będzie zadziwiał i różne rzeczy będzie powodował, że sami będziemy pod wrażeniem, jak to Bóg zrobił. Rzeczy, można powiedzieć, wręcz niemożliwych z racjonalnego punktu widzenia, a jednak to się dzieje. Bo tak jak kiedyś pewne rzeczy się działy, deszcz miał nie padać, a jednak spadł i potem zalał całą ziemię. Niektórzy nie przyjmują do wiadomości, że Jezus wróci i to wszystko spłonie, no bo jak to się może stać? Ale tak jest napisane. I tak było, i tak będzie. To, co Bóg napisał, to jest tak i amen. Natomiast jest jedno zasadnicze takie pytanie dla każdego z nas. Czy my wiemy, że Bóg, to co tutaj Paweł przeczytał, że Bóg... I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Czy my wiemy, że my mamy Boga? Czy każdy z nas osobiście wie, że Bóg jest, żyje, działa i doświadczamy tego działania w naszym życiu? Że Bóg jest dobry? Jest takie polskie powiedzenie, że z kim przestajesz, takim się stajesz, tak? Jeżeli przebywamy z takim dobrym Bogiem, który robi wspaniałe rzeczy w naszym życiu, to my się tym po prostu będziemy z innymi dzielić. Trochę jak z tymi talentami. Im więcej rozdajemy, tym więcej mamy. Im więcej pomnażamy, tym więcej Bóg nam daje. To jest taka Boża matematyka. List do Rzymian 8:28. Na ten czas kryzysu, który jest, który nadchodzi, przyda nam się ten tekst. Otwórzmy nasze Biblię. Jak ktoś znajdzie, to prosiłbym o przeczytanie. List do Rzymian 8:28. Jak ktoś już znalazł, to prosiłbym o przeczytanie. Tekst, który nam się może przydać na dziś, na jutro. Proszę bardzo. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Nie jesteśmy tu z przypadku. Myśmy sobie tego Kościoła nie wymyślili, ani się nie zapisaliśmy do tego Kościoła. Przyprowadził nas do tej społeczności Bóg i prowadzi nas według swojej woli. Do społeczności ludzi, którzy strzegą przykazań Bożych i mają ducha proroctwa, których Duch Święty prowadzi ścieżkami Słowa Bożego. I tego się mamy trzymać i tym się mamy dzielić. I to nasze odwzajemnienie tej miłości Boga, którą On nam daje, powoduje, że zacieśniają się te więzi, że my mamy coraz bardziej pragnienie bycia bliżej Boga, lepszego poznania, lepszych relacji. Znowu wracam, między innymi pastor Lee Wenden, Camp 2016. Pogłębienie relacji z Bogiem, który jest dobry, który nas kocha, który chce tego, co najlepsze. Pogłębienie relacji z tym, który puka każdego dnia do naszych drzwi i chce, żebyśmy te drzwi otworzyli. Brat Lee Wenden używa takiego porównania o takim krześle, stołku, który ma trzy takie nogi, trzy punkty oparcia, dzięki temu jest stabilne. I to jest to Słowo Boże, czas na modlitwę, ta żywa relacja z Bogiem, ta użyteczność. I jeżeli, ja to też czasami powtarzam, jeżeli ktoś duchowo nie je, nie pije i nie oddycha, czyli nie ma czasu na Słowo Boże, nie ma czasu na modlitwę, na to bycie użytecznym w tym dziele Bożym,
to co się dzieje z takim człowiekiem, który nie je, nie pije i nie oddycha? Umiera. I Pan Jezus powiedział, co zostało zapisane w 15 rozdziale Ewangelii Jana, drugi wiersz. Co tam czytamy? Ewangelia Jana 15:2. Tam Jezus mówi o latorośli, o krzewie winnym, latoroślach. Mówi, że ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winoogrodnikiem. I potem w drugim wierszu czytamy, że każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Pan Jezus na siłę nie będzie nas uszczęśliwiał swoją obecnością. My musimy ze swojej strony każdego dnia wykazywać inicjatywę, żeby tą łączność podtrzymywać. Przyjaźń nie polega na tym, że jedna osoba tylko o drugą zabiega i tylko ją adoruje i mówi coś do niej, ale przyjaźń polega na relacji, o czym mówi pastor Liwenden bardzo dużo, szeroko i głęboko, że relacje z Bogiem to jest kontakt, to jest interakcja, to jest wzajemność, to są te rozmowy, to jest to szukanie i to wtedy ma sens. Bo znowu wracam do tego, że nie zbawi nas znajomość Pisma Świętego, tylko z nami zbawi nas, według Ewangelii Jana 17:3, to, że poznamy jedynego, prawdziwego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Jak ich będziemy znali, to oni nas ocalą. I całe słowo o tym Boże o tym mówi, że Bóg zainteresowany jest człowiekiem. Że Bóg chce tego człowieka przygotować do wieczności, którą planuje z nami spędzić. Chce ukształtować nasze charaktery. I że Bogu nie tyle zależy na tym, żebyśmy tu byli szczęśliwi na tej ziemi, bo tu nie ma raju, raj dopiero będzie. Tu jest na razie wojna. Tu jest wojna. Nie wypoczynek gdzieś na wczasach. Czasami wypoczynek też jest potrzebny, ale generalnie niestety jest wojna. Jeszcze jesteśmy w okopach. Albo gdzieś na polu walki. Ale Bóg chce ukształtować nasze charaktery dla wieczności z Nim. Bo dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma, a nasze życie jest taką chwilą wieczności. Jak to pastor Mirosław Karałga kiedyś powiedział, taki przedpokój. Wchodzimy, przechodzimy, wychodzimy. Ile? 50, 60, 70, 80? Jak dobrze pójdzie? Albo 90 niektórzy, tak? Taki przedpokój, taki czas próby, czas wyboru, że każdy człowiek ma wystarczająco dużo czasu, żeby poznać Boga, żeby się z Nim zaprzyjaźnić, żeby wybrać. Wybrać to, co lepsze, wybrać to, co wieczne. Nie skupiać się na tym, co tu i teraz, bo to jest ważne. I trzeba jakoś żyć, funkcjonować normalnie, ale żyć dla wieczności, a nie dla tego, co tu i teraz. Jak jest napisane, jeśli tylko w tym życiu pokładamy naszą nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ze wszystkich ludzi. Co Jezus z tego życia miał? Nawet nie miał gdzie głowy skłonić. Ale on miał misję, którą pomyślnie wykonał. Taką można powiedzieć misję wojenną. Przyszedł do tego teatru wojennego, gdzie się toczy ta walka od kilku tysięcy lat i tą walkę wygrał. Ale wojna jeszcze trwa i każdy z nas z jego pomocą tą swoją walkę musi wygrać. I tak jak on wytrwał do końca, to każdy z nas musi do końca wytrwać i do końca szczęśliwie, za łaską Bożą, dotrzeć. Psalm 24 mówi, że Pańska jest ziemia i to, co ona napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. I dobrze jest mieć takie właśnie zakładki, ja już ją chyba kiedyś pokazałem, Psalm Dawidowy 94, wydrukowaliśmy jako zbór i mieć takie zakładki gdzieś w książkach, które lubimy czytać, w miejscach, które, czy nawet gdzieś przy sobie i w chwili wolnej otworzyć sobie, czy w komórce, obojętnie, i otworzyć sobie na przykład Psalm 24, który mówi, że Pańska jest ziemia, to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Ten psalm mówi o tym, że nie ewolucja nas stworzyła, nie jesteśmy tutaj z przypadku, tylko jest ktoś, kto to wszystko stworzył i czyje to wszystko
Jest, a w Księdze Objawienia czytamy, że Bóg zniszczy tych, którzy niszczą ziemię. Bóg jest zainteresowany tym, co tu się na tej ziemi dzieje i Bóg to wszystko kiedyś rozliczy i zakończy tą naszą działalność. Złą działalność. Ale też jest napisane w drugiej części tego psalmu: podnieście bramy wierzchy wasze, podnieście się bramy prastara, by wszedł Król Chwały. Ellen White odnosi ten fragment do powrotu Pana Jezusa do nieba po zwycięstwie. Kiedy wracał do nieba i aniołowie nie mogli się nacieszyć tym, że wraca ten, który zwyciężył. Taka refleksja dla każdego z nas. Czy ja mam też taką radość jak oni, że Jezus powróci? Czy to dla mnie jest ważne? Czy ja się tym cieszę? Czy dzielę się tym na wszelkie możliwe sposoby z innymi? Żeby oni mieli też radość, gdy Jezus będzie powracał. Żeby jak najwięcej było tych szczęśliwych, a nie tych, którzy będą wołać góry, pagórki. Ale to w znacznej mierze zależy od nas, od ludzi, których Bóg powołał, pociągnął do siebie, dał im poznanie prawdy i chce, żeby tą prawdą się z innymi dzielili. Bo Bóg w swojej miłości zaryzykował, dał nam wolną wolę, wiedział, jak może być, wiedział nawet, jak będzie, ale zaryzykował. Każdy z nas ma wolny wybór. Może wybrać. Ale bez tej wolnej woli, bez poniesienia tego ryzyka i bez dania tej wolnej woli nie mogło być miłości, nie mogło być tej relacji, nie mogło być tego wolnego wyboru, a miłość musi być dokonana z wolnego wyboru, nie może być wymuszona, bo wtedy nie ma sensu. I dlatego Pan, który jest dobry, nie wkroczył w dialog diabła z Ewą i nie chwycił jej ręki w raju i nie zapytał się: Ewo, co ty robisz? Pan, który dał nam wolność, nie powstrzymał też Adama przed złym wyborem. Pan Jezus nie pobiegł za bogatym młodzieńcem, kiedy ten powiedział, że no niestety, ale na to on się nie może zdecydować. Chociaż bardzo liczył na współpracę, na prowadzenie, na wsparcie. Bo miłość tak ma, że woli cierpieć, szanując nasz wolny wybór, niż kogokolwiek do czegoś zmuszać. Miłość tak nie działa. Dlatego wybierajmy z pomocą Pana Boga to, co dobre, co mądre, co wieczne, co ma wartość ponad to wszystko, co tutaj. Wybierajmy to, żyjmy tym, dzielmy się tym z innymi, z naszymi bliskimi, z naszymi dziećmi, z naszymi sąsiadami, z naszymi przyjaciółmi, żeby nikt nie zginął, ale wszyscy byli zbawieni. I jeszcze może na koniec. Nasza siostra Ellen napisała w książce Wydarzenia Czasów Końca na stronie 198 takie słowa: Jezus nie zmieni charakterów ludzi przy swoim przyjściu. Dzieło przekształcenia musi być wykonane teraz. Nasze codzienne życie decyduje o naszym przeznaczeniu. Codziennie wybieramy w naszych myślach, w naszych słowach, w naszych czynach. Codziennie decydujemy ku dobru albo ku złu. I choć wpływają na nas różne okoliczności, różni ludzie, jakieś nawyki może, to jednak ostatecznie to my decydujemy, my wybieramy i my ponosimy tego konsekwencje. A rozwijając tą myśl, to nie tylko my ponosimy tego konsekwencje, ale nasi bliscy, ci ludzie, których mogliśmy wesprzeć, którym mogliśmy się słowem podzielić, których mogliśmy dopomóc do tego, żeby wybrali Boga i byli zbawieni, to oni też ponoszą konsekwencje naszych złych wyborów. Jeżeli nie podzielimy się z nimi tym przesłaniem dobrej nowiny. Jak w Słowie Bożym pisze, że kiedy widziałeś, że ktoś był w potrzebie, że trzeba mu było pomóc, trzeba mu było coś wskazać, a nie zrobiłeś tego, bo wypełnianie Bożych przekazań nie tylko polega na tym, że nie robimy pewnych rzeczy, ale też polega na tym, że robimy pewne rzeczy z Bożą pomocą, bo Bóg tego chce. Chociażby to 11 przekazanie o głoszeniu Ewangelii, że będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. I kochani, widzimy, że jest na tym świecie coraz gorzej.
Z wielu stron i na wiele sposobów Duch Święty nas przekonuje, że to wszystko szybkimi krokami dobiega końca i że Pan Jezus wkrótce powróci i dokończy swojego dzieła, bo to dzieło jeszcze nie zostało dokończone. Dlatego nie śpimy snem laodycejskiej śmierci, żeby nas ten dzień nie zaskoczył, żebyśmy jak potrzask i żebyśmy nie rozminęli się z celem. Walczmy z Bożą pomocą o zbawienie nasze, naszych bliskich, naszych sąsiadów, przyjaciół, znajomych, ratując kogo się da i jak się da, bo ratując innych, ratujemy także samych siebie. Wołajmy do Boga o prowadzenie Ducha Świętego, póki jest jeszcze dzień, dopóki jest ten dobry czas, bo nie zawsze tak będzie. Te przysłowiowe okno, czy te drzwi, jak kto woli, one się w końcu zamkną. Ten czas kryzysu, ciężkiego doświadczenia szybkimi krokami nadchodzi. Ale trzymajmy się mocno Pana Jezusa, który jest dobrym pasterzem i tak jak pomógł Dawidowi pokonać tego Goliata, to On nam też pomoże przejść przez te nasze doświadczenia. Bo Jemu przede wszystkim zależy na naszym zbawieniu i na tym, żebyśmy tam na zawsze z Nim byli i żeby On się nami mógł cieszyć, a my Nim. I tego z całego serca życzę nam wszystkim, naszym rodzinom, naszym przyjaciołom, sąsiadom i wszystkim ludziom. Amen.